dobry Państwu, proszę Państwa, no my też przechodzimy tutaj na interaktywność na kanale ASME. Coś nowego, zobaczymy, czy się to przyjmie, ale może się przyjmie, bo już pytania napływają. No i tutaj pierwsza porcja pytań, które ja będę najpierw czytał te pytania, a potem na nie spróbuję odpowiedzieć, jeśli oczywiście potrafię, bo niektóre są bardzo trudne. Także mogę tutaj zawieść oczekiwania pytających, no ale trudno, wszyscy ryzykujemy i Państwo zadający pytania, no i ja, który będę odpowiadał. Także zaczynamy. Pan Q i A, pan Jan Kelarz pyta, jaki jest Pana stosunek do łupieszczego dumpingu? Czy państwo powinno ograniczać go cłami? Konsekwencją pełnej wolności gospodarczej byłby fakt, że ktoś tymczasowo mógłby sprzedawać towar po cenie niższej niż koszt jego produkcji, aby wyeliminować konkurencję, zniszczyć lokalną wytwórczość i uzyskać na danym rynku monopol. Później taki ktoś mógłby podnieść ceny, a konkurujące z nim firmy kupować i rozkręcać na części. No, bardzo dramatyczny scenariusz tutaj pan zarysował. Ja nie wiem, czy to rzeczywiście na tym by polegało, dlatego że co to jest łupieszczy dumping? No to jest prezent dla naszych konsumentów, którym się oferuje towary po cenie niższej niż koszty wytwarzania. Więc jeśli ktoś by chciał robić nam takie prezenty, no to nie wiem, przyjmować takie prezenty czy nie przyjmować. Ja bym przyjął, dlatego że wtedy moglibyśmy zaoszczędzić na tym i skierować swoją aktywność na coś innego. Na przykład polscy producenci wichajstrów, którzy byliby ofiarami łupieszczego dumpingu ze strony chińskich producentów wichajstrów, mogliby przestawić się na przykład na produkcję czegoś innego. No i wtedy Chińczyk by tu rzeczywiście stał się monopolistą, ale jakby spróbował podnieść ceny, to natychmiast by go ktoś przelicytował. Natomiast jeżeli państwo chroniłoby swój rynek cłami, no to co by tak naprawdę robiło? Nakładałoby na własnych konsumentów podatek, bo to cło to właśnie jest podatek nałożony na własnych konsumentów. I musimy postawić podstawowe pytanie, bo ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale no trzeba stawiać głupie pytania. Po co jest gospodarka? Czy gospodarka jest po to, żeby firmy produkowały, czy gospodarka jest dla konsumpcji? Otóż moim zdaniem gospodarka jest dla konsumpcji. Zatem, kiedy gospodarka spełnia swoją rolę? Wtedy, kiedy wzrasta konsumpcja, kiedy konsumenci mogą więcej dobrych towarów kupić. No to jeśli byśmy cła ochronne wprowadzili, no to znaczy, że konsumpcja by musiała troszeczkę spaść. No to znaczy, że gospodarka by przestała pełnić swoją rolę. No to tak, ja myślę być może, że ten pogląd jest niepopularny, znaczy na pewno jest niepopularny, no ale co innego mam myśleć, jak tak myślę już od prawie 40 lat. Proszę Państwa, następne pytanie. Pan Bartek Dubiński. Co Pan sądzi o papieżu Franciszku? No, to jest trudne pytanie, dlatego że nie wiem, o co pytającemu chodzi, bo papież Franciszek przez jednych jest bardzo chwalony, a przez innych jest bardzo ganiony. Czasami nawet za to samo. Na przykład za to, że wprowadza do Kościoła pewne nowości. Ja rzeczywiście też nie ze wszystkimi poglądami papieża Franciszka się zgadzam. Na przykład no, zmartwiło mnie ogromnie, kiedy papież Franciszek, czy z inicjatywy papieża Franciszka, wprowadzony został do katechizmu Kościoła katolickiego zupełnie nowy pogląd, jakoby kara śmierci była niezgodna z chrześcijaństwem. No, to jest, abstrahując w tej chwili od tego, czy to jest pogląd słuszny, czy niesłuszny, ale
zwracam uwagę, że przez ostatnie 2000 lat kara śmierci nie uchodziła za sprzeczną z chrześcijaństwem, no a teraz nagle się odkryło, że spenetrowaliśmy prawdę i jest niezgodna. A może inne też się okażą niezgodne, więc myślę, że w takich sprawach jednak powinniśmy więcej rozwagi zachować. Znaczy my jak my, ale papież Franciszek powinien więcej zachowywać rozwagi, to znaczy wolniej mówić, szybciej myśleć, o tak bym to określił, dlatego że jeśli będzie odwrotnie, a czasami tak bywa, to papież Franciszek przyzwyczai wszystkich katolików na świecie, że właściwie nie ma co przywiązywać wagi do tego, co papież mówi. To by ogromnie poderwało autorytet papieństwa, oczywiście ze szkodą dla naszej cywilizacji, dlatego że w naszej cywilizacji, mówię o cywilizacji łacińskiej, no, papieństwo jest pewnym ważnym elementem, a właściwie nie tyle papieństwo, co konsekwencje z niego wynikające w postaci etyki chrześcijańskiej, która w cywilizacji łacińskiej jest podstawą systemów prawnych. No, jeśli się okaże, że jeśli ludzie dojdą do wniosku, że nieważne jest, co papież mówi, no to wtedy ten fundament cywilizacji łacińskiej może ulegać erozji. No i tak to sądzę o papieżu Franciszku. Przechodzę do następnego pytania. Leszek Ogórek. Czy dla Polski byłoby lepiej, gdyby poddała się Niemcom podczas II wojny światowej, tak jak to zrobiły Węgry? Czy to by nas uchroniło od następstw, które faktycznie się wydarzyły z racji niepoddania się? Gdzie bylibyśmy byli dziś, gdybyśmy wtedy się poddali? O, myślę, że pan Ogórek nie bardzo rozumie, o co pyta. Dlatego, że jak już wybuchła II wojna światowa, to właśnie ona wybuchła dlatego, żeśmy się nie poddali. Więc Niemcy już wtedy nie oczekiwały od Polski tego, że się podda, tylko starały się ją rozgromić, no i to im się udało. Więc takie rzeczy, i to, ale tu jest ważne, dobrze, że takie pytanie padło, dlatego że pozwala ono mi zwrócić uwagę Państwa, którzy tu nas oglądają i słuchają, że pewne rzeczy trzeba załatwiać przed wybuchem wojny, w taki sposób jej zapobiegać. Na czym polega polityka, dobra polityka państwa? Na tym, że się odsuwa od państwa niebezpieczeństwa, a nie ściąga się je na państwo. No, w przypadku ministra Józefa Becka, jego polityka polega na ściąganiu na Polskę śmiertelnych niebezpieczeństw. No i w rezultacie takiej polityki Polska bardzo dotkliwie została ukarana. Czy uchroniłoby to nas od różnych takich paroksyzmów? Warto, ponieważ sam nawet pan Ogórek tutaj się powołuje na Węgry, to warto zwrócić uwagę, że na Węgrzech jednak nie panoszyli się gestapowcy, nie było takiej jatki jak w Polsce, aż do 1944 roku, kiedy to admirał Horthy został obalony przez tamtejszych hitlerowców, czyli strzałokrzyżowców, no to nawet Żydom węgierskim nic złego się nie działo. W każdym razie nie było tam tego ostatecznego rozwiązania, które się zaczęło właśnie dopiero wtedy. Eichmann zaczął Żydów węgierskich przywozić do Oświęcimia dopiero po tym zamachu stanu, więc to nie musimy tak całkiem gdybać, bo pewne sytuacje można tutaj porównać. Co by było po zwycięstwie, klęsce Niemiec? No, sytuacja Polski ani lepsza, ani gorsza od sytuacji Węgier nie była. Na Węgrzech tak samo Stalin przejechał z maszynką do mięsa, jak i w Polsce. W związku z tym było tak samo. Okazuje się, że to, jak się Polska zachowywała, że Polska tam nie wydała Quislinga i tak dalej, nic jej to nie pomogło. No bo też polityka międzynarodowa nie opiera się na takich sentymentach, że jak ktoś nie wydał Quislinga, a to powinniśmy tutaj go traktować z rewerencją. Nie,
nie wydał Quislinga, to znaczy, że był głupszy niż przewiduje ustawa. No i w związku z tym nie musimy go traktować z rewerencją. Głupota powinna być ukarana. No i tak się niestety stało. Proszę Państwa, pan Jakub Muszyński. Czy nie mógłby pan chociaż na chwilę pokazać się w towarzystwie koalicji Braun, Korwin, Winnicki, Leroy albo wesprzeć w ASME TV? Dla wielu Polaków jest pan autorytetem. O, wie pan, jest to rzeczywiście, być może to koalicji by pomogło. Ja mam do nich dużo sympatii. Być może, że ten kredyt jest zbyt lekkomyślny z mojej strony. Mam do nich dużo sympatii, bo to wydaje mi się, że to jest taka próba być może desperacka wpuszczenia trochę świeżego powietrza na polityczną scenę. Natomiast no, gdybym się zaczął politycznie bawić, znaczy gdybym się zaczął bawić w politycznego agitatora takiego partyjnego, to myślę, że wtedy dla wielu bym przestał być autorytetem. Więc myślę, wie pan, że koalicja, jeśli jest dobrze pomyślana, to poradzi sobie bez takiego mojego ostentacyjnego zaangażowania, ale powiem, jeśli ta koalicja wystartuje do wyborów do Parlamentu Europejskiego, to chociaż nie lubię Parlamentu Europejskiego, to chętnie na jej kandydatów będę głosował, no bo na kogo mam głosować? Następne pytanie postawił pan Grzegorz Bieniek. Szanowny panie dobrodzieju, o, dziękuję bardzo. Jakie jest pańskie zdanie odnośnie wpływu nauki na politykę? Czy należy kierować się moralnością społeczną, typowo emocjonalną, czy moralnością naukową, która jest bliska i luba logice? A może ma pan inne własne zdanie na ten temat? Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi oraz lub ewentualnie poruszenie tej tematyki. No, nie bardzo wiem, nie bardzo rozumiem, na czym tutaj to polega, kierowanie się moralnością społeczną, typowo emocjonalną, czy moralnością naukową, która jest bliska i luba logice. Myślę, że pan Bieniek przecenia moralność, racjonalność moralności naukowej. Otóż wcale tak nie jest. No, wie pan, ja mam, jak to przy okazji przypomniałem, 71 lat, co oznacza, że większość swojego życia przeżyłem pod komunistami. No i tam pewne nonsensy uchodziły za naukowe. Na przykład taki pogląd o wyższości ustroju socjalistycznego. Mało tego, w ogóle ta wersja socjalizmu nazywała się socjalizmem naukowym. Był to stek nonsensów po prostu. Pamiętam, jak mieliśmy na studiach przedmiot, który się nazywał ekonomia polityczna i na pierwszym roku mieliśmy ekonomię polityczną kapitalizmu. No i to był bardzo ciekawy przedmiot, tam wszystko logiczne, jedno z drugiego wynikało, a na drugim roku mieliśmy ekonomię polityczną socjalizmu. Ten przedmiot jawił mi się jako chaotyczne kłębowisko jakichś nonsensów, więc wie pan, bardzo trudno jest tutaj określić, co jest naukowe, a co nie jest naukowe, zwłaszcza w zestawieniu z polityką, bo polityka nie kieruje się wcale racjonalnością. Trudno racjonalnie uzasadnić na przykład starania o to, żeby Niemcy były europejskim hegemonem, czy nawet światowym, prawda? No trudno. To jest tylko emocjonalne uzasadnienie, że ktoś tak chce, że komuś się tak zamaniło, no i próbuje użyć wszelkich środków, jakimi dysponuje, żeby ten cel osiągnąć. Ale po co mu to jest potrzebne, to się wymyka wszelkim takim kryterium. To jest trochę podobnie jak w ekonomii. Do pewnego momentu można tam racjonalnie wszystko uzasadniać, ale weźmy taką podstawową kategorię ekonomiczną jak cena. Na ten sam towar, ta sama cena w tym samym miejscu dla jednego będzie jeszcze opłacalna, dla drugiego będzie nieopłacalna. Trudno już tutaj racjonalizować, bo to jest subiektywne odczucie. I w polityce liczą się namiętności, co najmniej tak samo jak realia, a prawdopodobnie bardziej się liczą namiętności, więc jeśli o to panu chodziło, to bardzo trudno jest podporządkować politykę
jakiejś moralności społecznej, którą byśmy określili jako naukową, już abstrahując od tego, którą określimy jako naukową. To jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Proszę Państwa, Pan Grzegorz Grek. Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że nie jest Pan nacjonalistą. Czyżby nie uważał Pan, że naród polski powinien zorganizować się w państwo? No powinien, tak. Ale to jest tylko esencja nacjonalizmu, taki pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się zorganizować w państwo. Ja w tej rozmowie, na którą tutaj Pan się powołuje, chyba mówiłem, że ten pogląd jest w pewnych sytuacjach trafny, ale w innych niekoniecznie. I naród polski, który stanowi wspólnotę etniczną, powinien się zorganizować w państwo, między innymi właśnie dlatego, że tak chce. Ale na przykład wspólnotę etniczną stanowią również górale albo kurpie i oni sami nie chcą się w państwo organizować, jakieś odrębne góralskie czy kurpiowskie, więc dlatego mówię, że ten pogląd czasami jest słuszny, czasami jest niesłuszny, ale to jest tylko najtwardsze jądro nacjonalizmu, natomiast nacjonalizm ma również inne takie, zawiera również, składa się również z innych poglądów, na przykład, że wszyscy powinni się poświęcać dla narodu. No i to już mi się wydaje poglądem niesłusznym, dlatego, że po co jest naród? Abstrahując od tego, czy naród to jest byt realny, czy to jest hipostaza, bo niektórzy twierdzą, że naród jest hipostazą, podobnie jak lud. Nie ma ludu, tylko są ludzie. Nie ma narodu, który tam ma umiłowanego przywódcę, w związku z tym wszyscy, którzy nie są umiłowanym przywódcą, powinni się dla tego umiłowanego przywódcy, czyli dla narodu, poświęcać. Ja akurat nie podzielam takiej wiary. No i dlatego nie jestem nacjonalistą konsekwentnym, bo gdybym był konsekwentnym, to tak bym uważał, że wszyscy powinni się poświęcić dla narodu. Ja tak nie uważam. Proszę Państwa, Justyna Kelly. Czy uważa Pan, że edukacja domowa jest skuteczną alternatywą wobec państwowego duraczenia? Myślę, że pytanie jest źle postawione. Nie ma takiej alternatywy. Państwowe duraczenie istnieje tylko dlatego, że mamy państwowy monopol edukacyjny. To Ministerstwo Edukacji ustala programy i na przykład raz wprowadza obowiązek uczenia się języka rosyjskiego i historii ruchu robotniczego, na przykład o pierwszej, drugiej i trzeciej międzynarodówce, a innym razem wprowadza obowiązek uczenia się nakładania prezerwatywy na banana. Więc to, ten monopol jest szkodliwy. Gdyby tego monopolu nie było, to w jednych szkołach dzieci by się uczyły nakładania prezerwatywy na banany, no i, a inni by się uczyli matematyki, tam języka polskiego, historii, innych fizyki, innych pożytecznych rzeczy. No i byśmy sprawdzili, która edukacja jest lepsza. Dopóki wszyscy się uczą pod jeden strychulec, no dopóty mamy to duraczenie. Trzeba pamiętać, że wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie, jak pisał Czesław Miłosz, a cóż dopiero wariat, który ma władzę i to jeszcze tak wielką, że kształtuje umysły naszych dzieci. Moim zdaniem nikt nie powinien takiej władzy mieć, bo to historia ostatnich 70 lat nas poucza, że ta władza jest często nadużywana. Pan Jacek Giejło pyta, czy jest jeszcze jakakolwiek szansa uniknięcia przez nasz nieszczęśliwy kraj realizacji roszczeń żydowskich zgodnie z amerykańską ustawą 441? Jeśli tak, to co musiałoby się stać? No nie wiem, to będzie zależało od tego, czy nasi umiłowani przywódcy będą umieli, obawiam się, że to będzie bardzo trudne już w tej fazie, bo to o tym, co trzeba było myśleć wcześniej, żeby ze Stanami Zjednoczonymi właśnie załatwić tę sprawę, że owszem, niech tam Żydzi wysuwają sobie rozmaite roszczenia majątkowe, ale Stany Zjednoczone będą stały na uboczu i nie będą na nas wywierały żadnych nacisków. Były takie momenty, kiedy można było to załatwić.
A w każdym razie można było próbować to załatwić. Niestety nikt, o ile mi wiadomo, nie próbował tego załatwić. Teraz sprawy zaszły trochę dalej i obawiam się, że przy takim nastawieniu Stanów Zjednoczonych do Izraela i w ogóle diaspory żydowskiej, przy takim, nie waham się użyć tego słowa, uzależnieniu się Stanów Zjednoczonych od Izraela i diaspory żydowskiej, wyeliminowanie takich nacisków mogło być bardzo trudne. Jak w jednym z takich wystąpień, to zresztą pan doktor Targalski na tej podstawie już nabrał całkowitej pewności, że jestem ruskim agentem, mówiłem, że taki desperacki byłby zupełnie ruch ze strony polskiej, żeby zagrozić Stanom Zjednoczonym, że jeśli będą się upierały przy wymuszaniu na Polsce realizacji żydowskich roszczeń, to my wystąpimy z NATO i wpuścimy tutaj Putina i w ten sposób rosyjska broń zostanie o 1000 kilometrów przesunięta na zachód. Nie wiem, czy taki rząd by przeżył fizycznie taki eksperyment. Bardzo możliwe, że nie, bo prezydent Macron we Francji znacznie łagodniej się wyraził i teraz ma zgryzoty z tymi żółtymi kamizelkami, a myślę, że gdyby coś takiego rząd... No ale dla Polski albo wtedy się trzeba było poświęcać, no to by to poświęcenie było znacznie mniejsze, no a teraz koszty tego poświęcenia byłyby znacznie większe, no ale albo się poświęcamy dla Polski, dla państwa polskiego, nawet nie dla narodu polskiego, chociaż tu interes narodowy rzeczywiście jest też zagrożony, no albo się nie poświęcamy, albo tylko markujemy takie poświęcenie i, że tak powiem, nadstawiamy się każdemu, kto czegoś od nas chce. Myślę, że bardzo trudno w obecnej fazie, obecnej sytuacji, bardzo trudno będzie się nam przed tym i konsekwencjami zwłaszcza tego, to znaczy żydowską okupacją, uchronić. Pan Mariusz Piskor. Czy koalicja Wolność, Braun, Ruch Narodowy i ROI jest dobrym wyborem dla nas, czyli pana czytelników? Powiedz pan tylko słowo, a będzie głosowane. No, wie pan, to się okaże, czy ta koalicja przetrwa do wyborów, kiedy będziemy mogli głosować. Jak przetrwa do wyborów, no to można na nią głosować. Ja bym na nią spróbował głosować. Dałbym jej w każdym razie szansę. Co więcej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie trzeba czynić żadnych uzgodnień programowych, żmudnych, dlatego że tam Parlament Europejski nie ma żadnej władzy i tam żadnej polityki realnej uprawiać nie można. Można wygłaszać, można właściwie uprawiać działalność propagandową. No i to też się liczy. Zwrócę uwagę jeszcze raz na to, że o ile dla partii establishmentu Parlament Europejski jest rodzajem politycznej emerytury i tam słychać, że pani Szydło się wybiera już i tak dalej, Murzyn zrobił swoje, to może odejść, to dla ugrupowań, które chcą się wedrzeć na polityczną scenę, to może być dobra odskocznia do takiego, bo tam pieniądze są już prawdziwe, no i pewne możliwości też są już prawdziwe. Dlatego ja powiem, nie wiadomo, czy ta koalicja przetrwa, ale jeśli przetrwa do wyborów do Parlamentu Europejskiego, czyli do maja, to dałbym jej szansę. Proszę państwa, pan Emanuel Immaculate, o. Co pan sądzi o obywatelach Polski, którzy się z panem nie zgadzają? No nic nie sądzę. Nie zgadzają się ze mną i tyle. Każdemu wolno się ze mną nie zgadzać. Ja od nikogo, nawet gdybym chciał, to nie mogę nikogo zmusić, żeby się ze mną zgadzał. Jeżeli jeżdżę na przykład po Polsce, to przecież na spotkaniach z publicznością nie pojawiam się z batem
żeby tam wszystkich steroryzować i zmusić do nich, żeby przynajmniej udawali, że się ze mną zgadzają. Nie, próbuję ich przekonać argumentami. No i niektórych mi się udaje przekonać, innych nie. Nie ubolewam nad tym, bo jestem zwolennikiem wolności wyboru, wolności słowa i w związku z tym, jeśli sam sobie przyznaję prawo, żebym mówił to, co myślę, no to innym też muszę takie prawo przyznać i chętnie je przyznaję, bo na tym polega właśnie wolność. Więc nic złego o nich nie myślę. Mogę myśleć najwyżej, że się mylą, zwłaszcza jeżeli argumenty, jakie przedstawiają, są łatwe do zbicia, no to wtedy no, myślę, że mają złe argumenty. Ale jeśli mają ciekawe, no to sam, wie pan, to jest takie, taka dyskusja jest dla mnie też wzbogacająca, dlatego że muszę czasami też wysilić się, żeby znaleźć argument czy kontrargument, no i taki, który w dodatku by mojego rozmówcę przekonał. To jest bardzo inspirujące dla mnie samego. Kamil Laskowski. Pan Kamil Laskowski pyta, Korwin żadnym agentem nie jest, ale kogo pan miał na myśli, mówiąc w MDK Wołomin w 2006 roku, że podejrzewać można każdego? No bo to prawda, podejrzewać można każdego. Stefan Kisielewski w rozmowie z Leopoldem Tyrmandem w 1954 roku, co Leopold Tyrmand z przyjemnością odnotowuje w swoim dzienniku 1954, powiada, nie ma człowieka, którego bym o nic nie podejrzewał. W związku z tym, no to jest, każdego można podejrzewać o wszystko. W związku z tym, wie pan, czasami te podejrzenia są niesłuszne, ale czasami są słuszne. W związku z tym, no nie ma człowieka, który był poza podejrzeniem. No jeden taki człowiek, jedna kategoria, tak była żona Cezara, ale to też nie mówili, że ona jest poza podejrzeniem, tylko że powinna być. A to całkiem inna sprawa, bo na przykład żoną cesarza Klaudiusza była Messalina i o nic specjalnie nie trzeba było podejrzewać, bo wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Więc mówię, nawet i żona Cezara miała pod tym względem trudności, a cóż dopiero zwykli tacy szaraczkowie jak my. Proszę państwa, pani Maria Falarowska. Parę lat temu byłam na spotkaniu z panem Michalkiewiczem, gdzie promował swoją książkę. Długo opowiadał o tym, że Polska nie miała żadnych militarnych zwycięstw historii. Kim jest ten człowiek? Co on chce ugrać? No, nie przypominam sobie, żebym zwłaszcza długo opowiadał, że Polska nie miała żadnych militarnych zwycięstw historii w sytuacji, kiedy miała. Nawet od niedawno na spotkaniu i w takich właśnie publikacjach jak ta zwracałem uwagę na bezczynność polskiego rządu w sprawie rozpropagowania polskiego zwycięstwa militarnego w 1920 roku, które nie tylko dla Polski miało znaczenie, ale miało również znaczenie dla Europy, a wtedy wszystko, co miało znaczenie dla Europy, to miało również znaczenie dla świata. W związku z tym i to było samodzielne polskie zwycięstwo. Pierwsze od czasów Wiktorii Wiedeńskiej, która też miała duże znaczenie dla Europy, ponieważ po tej operacji wiedeńskiej, bo sama bitwa, sama odsiecz wiedeńska była elementem szerszej operacji, armia turecka została pokonana tak, że już nie była w stanie przez następne 300 lat zorganizować jakiegoś naporu na Europę. No i to jest niewątpliwie zasługa Polski też, a i przedtem Polska miała rozmaite zwycięstwa, na przykład pod Chocimiem Jana Sobieskiego, bardzo ważne. Nie wiem, czy pani wie, że nie wiem, czy teraz to jest, ale jeszcze w latach 50., kiedy prymas Wyszyński był internowany, to w zapiskach więziennych prymasa Wyszyńskiego, on tam pewnego dnia odprawiał mszę świętą, no i powiada, właśnie odnotowuje, że jest to dziękczynna taka za zwycięstwo chocimskie. Nikt już o tym nie pamiętał, a Kościół katolicki o tym pamięta.
specjalny, takie była intencja właśnie za zwycięstwo chocimskie. To było wyłącznie polskie zwycięstwo, bo o ile odsiedź wiedeńska była dokonana w koalicji, to już pod Chocimiem było wyłącznie polskie zwycięstwo. Polska ponosiła również klęski, jak na przykład pod Cesorą, gdzie Polek, hetman, jeden z najwybitniejszych hetmanów, hetman Żółkiewski, no ale miała też z udziałem tego samego wodza pewne sukcesy, na przykład bitwa pod Kłuszynem, dzięki której wojska polskie mogły stanąć załogą w Moskwie. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj, dzisiaj właśnie rocznica wyparcia polskiej załogi z Kremla jest obchodzona w Rosji jako dzień, święto tamtejszej armii. Także nie wiem, chyba nieuważnie pani słuchała tego, co mówię, bo byłbym no, durniem, gdybym coś takiego powiedział, zwłaszcza gdybym o tym mówił długo. Proszę państwa, pytań jest jeszcze dużo, za co bardzo dziękuję, ale na następne pytania odpowiem następnym razem.